Witam. Kolejny Jan Marek, tym razem YM2310. Pokażę, jak wymienić Simmering na wale z przodu. Nie wiem, czy widać. Mam mały wyciek. Postaram się pokazać krok po kroku, jak to zrobić. Na pierwszy odstrzał i do osłony boczne przykręcone są na kilka śrub. Potrzebny kluczyk to 10. A teraz zajmiemy się maską. Obsiukałem już odrdzewiaczem i teraz chwilę czekam i spróbuję odkręcić. Jak widzimy, maskę mamy już zdjętą. Postanowiłem odkręcić te dwie śruby. Widać, mamy tutaj fasolki do regulacji maski. Mamy dwie śruby. Jak już miałem te odkręcić, ale postanowiłem odkręcić te. Troszkę mniej roboty. No dobrze, czyli maskę mamy zdjętą. Oczywiście wcześniej trzeba było odpiąć konektor do świateł. Zanim odkręcę osłony, już się znajdują tutaj na przykład i po drugiej stronie, postanowiłem spuścić cały płyn wodzący. Jak widzimy, z wykorzystaniem małej buteleczki podciśniające udało mi się tak to zorganizować, żeby nie trzymać butelki i ono samo będzie sobie spływać. Tutaj jest ten spust zarówno z chłodnicy, jak i z bloku. Tutaj jest przewodzik i z bloku też odprowadza. Troszkę to zajmie. Jak widzimy, 5-litrowy karnisterek powinno wystarczyć. Jeżeli chcemy wymieniać lub po prostu spuszczać się ten płyn, lepiej jest odkręcić korek. Wtedy szybciej to leci. Jeżeli nie odkręcimy, to nawet nie leci, więc potem chłodnicę wyczyścimy. Przepuszczamy ją. No dobrze. Zajmiemy się teraz tymi osłonami po jednej i po drugiej stronie. No dobrze, płyn mamy spuszczony. Osłony po jednej i po drugiej stronie zdjęte. Takie małe osłony. Teraz kolej na różnego rodzaju przewody. Na przykład plusowy, czy od świateł. Przewody gumowe chłodzące, na które trzeba uważać, aby ich nie uszkodzić, ponieważ mamy ujemne temperatury. I najważniejsze, przewód, który łączy chłodnicę z blokiem. Decyduje się zawsze na demontaż przy bloku, ponieważ tutaj mamy bardzo cienki przewodzik i możemy go uszkodzić. No oczywiście tego nie chcemy. Więc tak, zabieramy się za elektrykę. Kolejna rzecz to przegub od układu kierowniczego i wał do przedniego napędu. Po zdemontowaniu osłony odkręcamy tutaj gumową nasadkę i osłonę przednią wsuwamy w osłonę tylną. Potem tutaj mamy zawleczkę, tutaj mamy sprężynę, która nam uskakuje do tyłu, a tutaj mamy taki swego rodzaju przegub. Tu były kulki, mamy je tutaj,
należało tą część odsunąć do tyłu. I mamy rozłączony przedni napęd. Odwału. Jak widać, pozbyłem się już przegubu. Od kierownicy. I teraz zostały nam jeszcze śruby. Po jednej i po drugiej stronie. No i wydajniej odkręcić je kluczem pneumatycznym. Oczywiście zaraz tutaj zorganizuję sobie podpórkę. Podpórka zorganizowana. Pozostałość po nowym dachu. Z jednej strony. Podporem w tym miejscu, gdzie są cztery otwory, ładowacz czołowy. Z jednej i z drugiej strony. I teraz nam zostało, aby odkręcić te śruby. Zajmiemy się teraz chłodnicą. Mamy już pod odłączane przewody. Ten wprost wyjdzie po wysunięciu chłodnicy do przodu. Zdemontowałem także przewód. Dobrowiązy powietrze. Pięcie chłodnicy to jest 4 śruby i prawdopodobnie będziemy mieli już z górki. Dobrze, zdemontowaliśmy chłodnicę. Troszkę miałem problemu z tym przewodem. Ten mały też, tak? Niechętnie chciał zejść. Tą chłodnicę. Troszeczkę zostało w nim płynu, dlatego jest postawiono tak krzywo. Teraz się będziemy zajmować kołem pasowym. Zobaczymy, jak to nam się uda. Jak odkręcić śrubę? No oczywiście klucz nasadowy. I w ten sposób sobie tutaj uniemożliwiamy obrócenie się kołu. Odkręcamy. Akurat ta śruba bardzo lekko się odkręciła. To znaczy bez problemu, bo była jakieś tam momentem dokręcona, aby się nie odkręcić. I zaraz przyniosę ściągacz. Będziemy próbowali ściągnąć koło pasowe.